Dzięki tej inwestycji archiwum w suwałkach znacznie poprawi warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji znajdującej się w jego zasobach. Zabytkowy budynek przy kościuszki 69 składający się z czterech segmentów na skutek przebudowy i adaptacji stanie się nie tylko przestronny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Powierzchnia użytkowa archiwum podwoi się i osiągnie 2600 m2, z czego 840 zajmą Magazyny. Inwestycja sprawi, że Suwalskie Archiwum będzie miało przez najbliższe 30 lat zapewnione warunki do należytego przejmowania, przechowywania, zabezpieczania oraz udostępniania materiałów archiwalnych. Zwiększą się też możliwości popularyzacji zbiorów, prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej, podkreśla Tadeusz Radziwanowicz, dyrektor Suwalskiego Archiwum. Obiekt zostanie unowocześniony, a archiwalne zasoby dzięki adaptacji budynku staną się. Dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nie sposób także pominąć faktu, że jeden z najpiękniejszych subalskich zabytków poza poprawą stanu technicznego zyska również na wyglądzie, którego estetyka ulegnie diametralnej poprawie. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na ten cel prawie 14 milionów złotych. Archiwum w suwałkach nawiązuje swą tradycją do Suwalskiego Archiwum Państwowego. Z lat 1921-1926. Obecna instytucja działa nieprzerwanie od 1955 roku i dotychczas zgromadziła ponad 2 km akt i prawie 338 000 jednostek, ale zasób archiwalny sukcesywnie powiększa się. Obecnie szacujemy, że do przejęcia w najbliższej i nieco dalszej przyszłości archiwum państwowe w Suwałkach ma około 3000 metrów bieżących materiałów archiwalnych, głównie z państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Informuje szef jednostki Tadeusz Radziwonowicz. Dodać należy, że Suwalskie Archiwum ma również pokaźny księgozbiór liczący ponad 9 tysięcy tomów.